I co? I to będę miała odkrojone, tak? I to takie połamane, takie Mamy już mózg, możemy spróbować założyć te pseudoprostetyki na oczy. Otwórz oko, tak? Jest okej? Okay? Super. O kurczę. Cześć, jestem z Sandrą. Hejka. Sandra dzisiaj zrobi na mnie hardkorową charakteryzację. I tak, i to jest małe ostrzeżenie i mamy nadzieję, że YouTube nam nie wyrzuci tego filmu. Sandra jest super zdolniachą w ogóle i wyhaczyłam ją na Instagramie, bo twoje prace charakteryzatorskie są mega kozackie i nie wiem, czemu nie jesteś bardziej popularna, bo po prostu jesteś totalną kozaczką i kocham twoją serię z fobiami w ogóle. A. Tak, więc słuchajcie, jak ktoś jest bardzo wrażliwy, to teraz zamknijcie na chwilę oczy, bo będą pokazywane tutaj te prace, ale wbijajcie koniecznie do Sandry na Instagram, zobaczcie jej pracę, poobserwujcie, a teraz będziemy lecieć i powiedz, co na mnie zrobisz. W planach mamy na pewno łysinkę. Na łysince założymy mózg, do tego zakryjemy oczy. Powiedziałeś, że mam się przygotować, tak. Że będzie leciała. Tak, będzie dużo k***i na pewno. Dobra, super. Ja się bardzo cieszę, bo kiedyś, jak pokazywałam tutoriale charakteryzacji na YouTube, to one były takie super proste. A tutaj to, co przygotowałaś, to są charakteryzatorskie produkty, ale też jakieś takie tutaj, trochę jest tam jakieś wazelinka, jest jakiś klej, więc fajnie, dobra. To opowiesz po kolei też, co i jak robisz i o też ulubionych produktach, bo w sumie one są dosyć dostępne teraz z Kreolanu czy z Mayrona. No bo co, wszystkie te rzeczy, które będziesz przyklejać, no muszą mieć super dobre podłoże, prawda? Odtłuszczę ci tutaj troszkę. Brewki. I czoło. Teraz bierzemy klej i będziemy lecieć z blokowaniem brwi. Ile warstw lubisz nakładać? Tutaj akurat nie będziemy potrzebować wielu, bo będą i tak zakryte. Nie będziemy na tym pracować głównie, a ze dwie chyba wydaje mi się, że trzy. Okej, okay. Żeby gładko było, tak? Tak. Żelujemy włoski do tyłu, żeby grzecznie leżały. Mamy tutaj glacanową łysinkę i ona właśnie będzie bardzo ładnie się wtapiała w skórę przy użyciu acetonu. Te linie będą zatarte. No, super. Idzie. Na początku trochę, o, na uszy. To jest tak idealnie sprężyste. W ogóle takie jest równomierne, delikatne napięcie. Nie ściska jakoś mocno, także jest spoko. A w ogóle powiedzmy wszystkim, że jestem twoją pierwszą osobą. Tak. To jest w ogóle niesamowite. Od razu chciałam Sandrę zapytać, słuchajcie, o to, że na Instagramie ma zdjęcia swoje i czy to taka koncepcja. A tu się okazuje, że jestem twoją pierwszą osobą, na której wykonujesz poza sobą w ogóle charakteryzację. Tak, tak. Tutaj chcę narysować linię, żeby też wyciąć i nie uciąć ci tego ucha. I tu zawiązać na dół. Podszyję, tak. Tak. To może lecimy z klejem. Dobra. Teraz tutaj zaznaczę. Dużo masz charakteryzacji właśnie tak ze skasowanymi włosami. Tak, tak. W ogóle, że widać, że lubisz to. Tak. Najbardziej chyba jest taki największy efekt wow przy takich właśnie łysinkach. A w twoim projekcie Fobii zostały ci jeszcze jakieś, które masz w głowie właśnie do wykonania? Czy to już jest skończone? Chciałabym, ale zobaczymy, bo na razie nie mam weny twórczej. Okej, rozumiem. Staram się też wymyśleć zawsze coś takiego własnego. Na pewno chciałabym lęk przed dziurkami, tryptofobia, tak? To chyba się tak nazywa. Tak, to jest takie właśnie, że... Bo ja w ogóle tego nie mam i... Wiesz, nie zorientowałam się, kiedyś wrzuciłam zdjęcie takie, że ponaklejałam sobie na twarz dużo takich malutkich oczek, jak się robi, dzieci robią właśnie jakieś ludki, wiesz, na kasztana przyklejają typu oczka. Ja miałam je na twarzy i bardzo dużo ludzi właśnie tak zareagowało mocno i dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest taka duża rzecz i też często spotykana, bo nie wiedziałam w ogóle o tym, no, nie? To prawda. No, nieźle. Ja najbardziej to z pająkami. O, ja się boję pająków. Ja też, także tak? Cię rozumiem. Okej. Okay. Te włochate, długie nóżki. No, straszne są pająki, naprawdę. Yeah, i jestem już gładziutka, czuję się jak delfin. Yes. Teraz będziemy nakładać wosk. Jest to wosk. To tym się robi takie śmieszne też nosy, nie? I kurzejki wielkie. A tutaj będziemy właśnie z tego robić tak jakby drugą skórę. Ja już wcześniej wydłubałam, bo on jest taki twardy w ogóle. Faktycznie.
A tak, on jest taki elastyczny, jak go się tam już tak. Wyciągnie i miły tutaj pod wpływem jest, ciepła, nie? Tak. I co, i to będę miała odkrojone, tak? No właśnie, chyba tak. Zobaczymy, ile tego mózgu nam wyjdzie. Też warto zawsze z wazeliną go nakładać, bo wtedy ta wazelina też powoduje, że jest taki giętki, elastyczny, stapia się bardziej z tą głową. Mhm. Będę musiała tutaj cię... Jasne, jasne, śmiało. Taki wianuszek będę miała trochę. Jaką charakteryzację robiłaś, co kompletnie poszła inaczej niż sobie wyobrażałaś, ale wyszło super? O, mam taką w ogóle nieplanowaną charakteryzację z takimi łańcuchami. Zamiast oczu są tam łańcuchy. Aha. W ogóle był zamysł zupełnie inny. Miałam tam robić taki mózg i tutaj takie zęby miały być, ale coś mi tam nie poszło, zdjęłam to wszystko i zostawiłam ten wosk i stwierdziłam, kurde, no szkoda mi tego czasu, już z tą łysinką jestem, czemu by tam czegoś nie dodać? I tak otworzyłam szufladę, mówię, co mogę tam sobie wpakować? Co tu sobie włożyć w oczy? A tam takie łańcuchy były z innej charakteryzacji i stwierdziłam, a może tak oplątać sobie wokół oczu to? No i tak oplątałam i w sumie spoko wyszło. Tylko mocne, to było takie też chwilowe, bo zaraz to mi spadło oczywiście z głowy. A, no bo ciężkie w sumie łańcuch jest taki, no. Co ci zajęło jak na razie najwięcej czasu? Najwięcej? Wbrew pozorom taki, ostatnio robiłam właśnie odnośnie fobii, taką charakteryzację takiego węża. Rysowanie, malowanie tego każdego elementu, to było najdłuższe. Ale tu już samą tą iluzję optyczną tych łusek i w ogóle, to już make-upem w sumie robiłaś. Tak, no. A jaki masz swój patent na robienie zdjęć? Jesteś zadowolona właśnie? Lubisz tą w ogóle część robienia zdjęć? Wiesz co, ja przez dłuższy czas robiłam w ogóle zdjęcia telefonem, dopiero niedawno zainwestowałam w aparat. Mam taki tam statyw, ustawiam sobie ten aparat, dopiero się docieramy z aparatem, że tak powiem. Jeszcze długa droga przede mną. Na szybko te zdjęcia zazwyczaj robię, bo te charakteryzacje też są takie, wiesz, że zaraz coś mi gdzieś odpadnie i muszę to uchwycić szybko. Ale to jest tak, że już tak... Cieszysz się na ten etap? Czy, tak. Tak, bo to nieźle, bo znam też osoby, które mają tak, że już są tak zmęczone, że już nie ma, że już zrobiły to, a jeszcze jest robota ze zdjęciami i czasami nie wszystkie rzeczy fotografują się tak, jak wyglądają. No, to też. I bywają z tym problemy. Obiektyw widzi zupełnie inaczej niż my w lusterku oczami. Albo że coś wydaje się właśnie płaskie, a jest trójwymiarowe, albo coś się nie błyszczy. W ogóle, no. Zawsze jest tak, że ono musi błyszczeć, nie? Tak, bo inaczej, tak. Inaczej się wydaje, że to jest po prostu coś czerwonego, a zupełnie nie krew, no. Masz, widzę różne gęstości i różne zabarwienia. To jest śmieszne, że są te takie świeża krew, tętnicza, tak. żylna, taka lekko zeschnięta i normalnie się idzie kupować te... I jeszcze smakowe, nie? I jeszcze smakowe. No właśnie, mówiłaś, że przywiozłeś mi jaką? Karmelową. Nice. Dzieje się. W ogóle jak to formowałaś, to było bardzo miłe. Po prostu czułam się, że jestem takim gniotkiem troszeczkę. Przyjemne. A teraz kolejny gniotek. Tak. Mamy tutaj mózg z plasteliny standardowo i będziemy go aplikować na czubek głowy. Okej, okay, i co, zrobisz takie długie, takie te... Zrobimy takie glizdy. Glizdy. I każdą glizdę będziemy przyklejać. A czy ty robisz tak, że wcześniej planujesz, co dokładnie będzie na każdej twojej charakteryzacji? Zazwyczaj mam taki pomysł w głowie i później on zazwyczaj się też rozwija w czasie. Nie mam stricte tak określonego celu danej charakteryzacji. Mm. Zazwyczaj jak mnie poniesie. Czyli na przykład nie rysujesz sobie, nie robisz face chartów z tego? Nie. Inspiracje różne sobie zapisuję. Ostatnio właśnie jak robiłam tą fobię jedną odnośnie tych igieł, to zainspirowała mnie taka poduszka z kolcami i tak sobie zapisałam. Czyli teraz lateks. A jak właśnie robiłaś pierwszy raz mózg, to właśnie też na zasadzie prób i błędów, zrobię tak, przyłożę, zobaczymy, czy będzie dobrze wyglądać. Tak. No, rysuję tutaj środek mniej więcej. Oczywiście można też takie gotowe prostetyki kupić. I od razu byśmy teraz przyłożyły. Tak. Ale no w Polsce jest dość ciężko z dostępnością takich rzeczy. No bo w sumie tak. Trzeba zawsze zapamiętać, robiąc taki mózg, że muszą być takie no zwoje z jednej strony, a z drugiej no takie widoczne przepołowienie, tak? Tu wydaje mi się, że tak naturalnie to wyjdzie spoko te... Odcięcie od tych dwóch półkul. I co, kolorujemy, tak? Tak, kolorujemy.
nadamy trochę czerwieni, ubrudzimy go. A, czyli czy tutaj jest zasada, im bardziej byle jak, tym bardziej realistycznie działa? Tak. Okay. To jest coś w tym zdecydowanie. Lubisz wykonywać takie codzienne makijaże? No też w sumie. Zazwyczaj nie sprawia mi to aż takiej frajdy, jak tutaj w charakteryzacji, bo to jest takie przeobrażenie całkowite. Hmm. Ale użytkowe makijaże też są spoko. Kiedyś właśnie bardziej też te użytkowe makijaże łączyłam z charakteryzacją jeszcze, ale teraz już czasowo też to ciężko jest zgrać, żeby skupić się na przykład na oku, na twarzy, na cerze i jeszcze charakteryzację do tego zrobić. Bardzo dobrze robi ten cień. A w ogóle to jest super, bo to jest zwykła plastelina, cyk. Tu jest czerwony cień, cyk. Więc dodam jeszcze tej farby, żeby tak było bardziej to takie wypukłe i też ona jest tłusta. I jak dodam na to krew, to ta krew tak się skropli, więc to też da taki fajny efekt. Że będzie przebijać to białe. Nice. Dobrze wykminiłaś. Mamy teraz już mózg. Możemy spróbować założyć te pseudoprostetyki na oczy. O nie! Bo na szczęście końcówki, bo najgorzej jak w środku. Nie, no wiesz, ja i tak będę podcinać. Tak to niestety wygląda. I to będę miała na oku, tak? Tak, na oku. Będzie trzeba dopasować to tak, żebyś mogła też spojrzeć przez to, nie? Mhm. I to robiłaś sama, rzeźbiłaś? Tak, to jest wosk w ogóle. Okej. Okay. Jeszcze możesz otworzyć oko, żeby zobaczyć, czy... Nawet widzę. A, to jest ten mocny klej. Mastix. Ale on jest wodny, wiesz? To jest na bazie wody. On taki nie jest, wydaje mi się, jak ten... Jest jeszcze taki żółty. Tak, to ten, żółty jest... to jest... Wiem, to jest takie, że jak perukę... czasami drag queen przyklejają sobie nim peruki. I to jest takie, że można ciągnąć za kłaki. I nie odejdzie. Ten klej się aktywuje poprzez właśnie dotykanie w tym miejscu. I też fajnie za pomocą tylko wody schodzi, więc super, że nie trzeba jakichś dodatkowych zmywaczy używać. Mhm. Otwórz oko, tak? Jest okej? Okay? Super. Widzisz? Mega widzę, dobrze. Widzisz przez to? Tak, zadziwiająco dużo widzę, jak na taką małą szparę. Możemy dać tutaj czarny ten. Po prostu na powiekę, tak wiesz, żeby nie było widać skóry. O nie, jeszcze mi odblokowało tak iPhone. Wow. O, ty byś fajnie zrobiła na pewno też Voldemorta na przykład. A właśnie jarają cię takie, że konkretne postacie? Jeszcze nie próbowałam, ale jakoś nie ciągnie mnie w sumie tak. Dobra, a co z wszystkich rzeczy, które robiłaś, najtrudniej ci się zmywało? Miałam taką charakteryzację z takimi mięśniami, które też z plasteliny je tam dziergałam. I to przykleiłam w ogóle na lateks. I to było mi ciężko z twarzy ściągnąć. Że powolutku musiałaś? No i też dużo wody ciepłej, żeby to łatwiej zeszło, nie? Mm. A zaczynasz zwykle właśnie rano, czy lubisz pracę wieczorem? Wiesz co, z tego względu, że ja pracuję tak ogólnie od 8 do 16, to muszę sobie zaplanować cały dzień wcześniej, żebym obiad miała tylko na odgrzanie, wszystko i tak dalej, ogarnięty dom. Wracasz i wtedy? Tak, wracam, jem i zabieram się tak 17, 18 do 23, 4. Widzę takie małe kropki i tu po środku, tu, dokładnie gdzie mam moją rękę, nie mam ręki, nie ma nic, tu się obraz nie składa, ale jest super. Ogólnie tak. Podkładzik, tak, double wear, no bo jak już działać, to mocno. Już po całości. Tak, po całości. No i co, po prostu z double wearem jedziemy wszędzie. I on się też dobrze do tego wosku wkleja? Tak, spoko to wygląda. Najwyżej jeszcze jak coś tam będzie nie tak, to korektorem maźniemy. Dobra, teraz będziemy tutaj cieniować naszą pseudoskórę. Trochę czerwonego cienia. Czyli to, co teraz robimy, symuluje, że właśnie ona jest tutaj taka mocno podrażniona. Tak, dobre słowo. Od wielu lat zajmujesz się charakteryzacją? To twoja pasja właśnie? Trzy lata chyba jakoś tak będzie. Trzy lata. Trzy lata to tak makijażem się zaczęłam interesować. Mm-hmm. No i tak w krótkim odstępie czasu przyszła ta charakteryzacja. A na co dzień? Gdzie pracujesz? W laboratorium. Więc w ogóle cię nie brzydzą żadne takie rzeczy. Nie. Totalnie. Nie. Aczkolwiek horrorów nie lubię. Boisz się? Tak. Zdecydowanie, więc taki paradoks. Dobra, zaczynamy. Teraz będziemy tutaj bryzgać. Znaczy nie dosłownie bryzgać, bo na razie nakładać. Bryzganie pod koniec? Tak. Teraz mamy takiego gluta.
Ło, naprawdę mocny glut. No. Bardzo gęsta krew. Tutaj ją damy, żeby była. I ona się będzie trzymać tam, gdzie jest przyklejona. Tak, powinna, ale nie zastyga, to nie jest zastygająca. Ale na pewno wiem, że każdy, kto mnie dziś zobaczy, to mnie zapamięta. Jeszcze też będziemy nakładać na mózg, ale to tą drugą, bardziej taką rzadką. Czyli co, z wodą rozrabiasz? Tak, tak, z wodą, żeby była bardziej rzadka, bo ona jest taka gęsta, troszkę tu pobudzę. I będziemy bryzgać. Masz specjalne takie miejsce u siebie właśnie w domu, na tetę? Właśnie nie. Nie? Właśnie nie, dlatego w łazience staram się, to tam są kafelki, więc łatwo się... Rozumiem. Już ci całą pobrudziłam właśnie, widzę, że tutaj... Na ręku skapło. Spoko. A jaka prawdziwa. Yeah! Robimy to. Lecimy, dobra. O kurde! Mówiłam. To już jest... Uważaj na oczy. Tak, nawet zamykam oczy. Dobra. Jest? Dobra, tak, no. Jeszcze damy troszkę ciemniejszej. Jeszcze damy tutaj tej. Taki zaciek? Tak, takie zacieki porobimy. Zaciek, tak. To jest w ogóle moja ulubiona, jeżeli można mieć ulubioną. Która to jest? Jaka marka? To jest ta z Merona, ta karmelowa. Karmelowa! Doklepywanie krwi, to jest prawdziwa praca. Proszę mi nie usuwać kanału, to są wszystko zabawy w makijaż. To nie moja wina, że Sandra jest taka dobra w to. Delikatnie to. A ty chciałabyś w przyszłości więcej malować właśnie innych ludzi na zlecenia? W sumie, jeżeli byłaby taka możliwość, to jak najbardziej. To byłby fajny sposób na pewno na zarabianie na przyszłość, ale póki co... Zostaję na razie w laboratorium. Zostajesz, okej. Ale to jak mówisz, że 3 lata to robisz, to już masz naprawdę bardzo dużo prac na swoim Instagramie. Zarąbiście. Tak, tak. Już się troszkę nazbierało. Też nie wszystko jeszcze publikuję, bo też nie wszystko mi się podoba. Okej. No. Archiwizuję też po jakimś czasie zazwyczaj, bo... Nie jestem zadowolona, ale no tego więcej na pewno tam na Instagramie by było. Nie wiem, czy czujesz zapach karmelku. Tak, tak, słodki taki, taka cukiernia, no. I to jest już tak, no. Wydaje mi się, że tak. Poproszę lusterko. O kurczę. To jest naprawdę mocne. To, że to tak ścieka i ona jest taka mokra i że jak są te zwoje, to wygląda tak strasznie realistycznie. O kurczę. Przez to, że ona jest tak bardzo ciemna, to wygląda super prawdziwie, a wydawałoby się, że jest taka prawie czarna. Tak, tak. A jest totalnie prawdziwa. Bym cię uściskała, ale wiesz. Słuchaj, Wojtek, czy poszedłbyś tak ze mną na randkę, jakbyśmy byli tylko we dwoje i nikt nas nie widział? Sandra, ja się jaram tym, co robisz na maksa. Dziękuję. Właśnie koniecznie na Instagram Sandry, zostawcie jej dużo miłości. Trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję. I w ogóle po prostu jest. Dobra, ekstra. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Już po prostu nie wytrzymam tego. Ile można malować? Wydłubię se.